Znowu nie ma sensu wyciągać lotni, bo ja akurat sobie z bebeczkami to średnio radzę. Znaczy, sorry, z krążkami na lotniskowcu. Mają trzy radary. U nas jest jeden w porywach do dwóch. Dobry, witam. Plymouth. No Plymouth to nie jest okręt, z którym można żartować. On się na żartach nie zna raczej. Wziąłem tą deskę bardziej z nastawieniem na to, że właśnie sporo niszczycieli będzie, ale w sumie tamten gościu pisał, że nie widział czterech bitew. To może jednak wyciągniemy jakiś jakiś krążownik jeszcze. Macie tu dym. Na waszą odpowiedzialność. W kapa wchodził nie będę. Tylko tu postoję i pospotuję. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Stalin jeszcze daleko. Jest radar. Pytanie pewnie z desa. Dobry. Nie, des mi nie sięga, może Stalin już podpłynął tyle blisko. Dobra, radar się skończył. Wenecja o dziwo też w kapanie idzie. Jak tam? Chujowo, chujowo, panie, nie, bez zmian. Stabilnie przynajmniej, ale pozostawia to nieco do życzenia. Dobra, wsadzę dupę w kapa. Żaden z tamtych mi radarem na razie nie sięgnie. Chyba, że ten mnie sięgnie. Nie sięgnął właśnie. Jeszcze Stalin tu płynie. Marcelek jest. Tylko że Marcelek sobie popłynął gdzieś dalej. Fajnie by chociaż z jedną dostał. Przy takiej ilości radarów ciężko się połapać, co się dzieje w ogóle w bitwie. Nikt nie dostał nic z tych torpedek. A szkoda. No, dupka wsadzona. Nasi się, widzę, jakoś nie kwapią za bardzo z tym, żeby podchodzić bliżej. Cokolwiek przejmować. Kruczy szpon. Poważny Niki. Nie ma miejsca na zabawę. Wszystkie stacje, reportują pozycję strategicznego.
co tu wlazło? Wenecja. Super, sekunda przed końcem. I teraz jeszcze radarek. Ja uwielbiam takie rozgrywki. Co ta Wenecja kombinuje? Kombinuje postać. Nie, ja też tam się nie pcham za wysoko w rankingówkach, bo to jest bez sens. Tak sobie gram, żeby nie grać randomów, bo randomach idzie jeszcze gorzej. Powiem wam, że od dwóch dni to ogólnie w offside idzie mi także żal patrzeć. Uła, no to jest właśnie Plymouth. Jakiego chuja radar znowu? Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Pewnie niewiele. O! Teraz to już zwłaszcza. Kawałek kurwa kamienia leżał, nie? I zahaczyłem. To może jednak tego byśmy pana Stalingrada wyciągnęli z... O, na proximie trzyma, dobra. To jednak Wenecja. Tarczy? Tarczy, no dobra. No, desik na minimum mnie trzyma. Spierdalaj! Odkręca tutaj, no. No jeszcze ty opędzlował. Tylko, że nasi tam giną straszliwie. Witamy. Goni mnie, a ja mam do następnych torped ponad minutę, także chyba tutaj będzie ciężko z nim wygrać. Salem ma go bokiem i strzela do niego z obeków. Witam na rankedach. No patola, normalnie patola się dzieje. O, no pięknie mu wyjebał bułę. Typie, co ty tu robisz w ogóle w tym trybie? No, domyślił się może chyba w końcu, żeby przełączyć amunicję. Shima obgryziona. Marso też trochę, tylko ten desik mnie tutaj trochę straszy. Może tego Hajo chciałby pomóc. Poczekam. Nie będę wyłaził. Nie mam przestrzału. Czy ma gdzieś tu płynie? Chyba tak. Enemy battleship detected.
Nie mów, że się staranują. Co za będzwał. No nie, popłynę sobie na C. Bo dużo tych punkcików mają, chociaż Tushima może wyjść z góry teraz. Wątpię, żeby siedziała w dymku. Marsa też jest na ogrysku, to by tam go rozstrzelał. Jak ja mam taką rangę, że nic nie mogę stracić, także tu wybroniona gwiazdka to jest nie problem. Szymeczki. Nie wiem gdzie jej szukać, ona będzie chciała do nas na tego kapa wpłynąć, czy wróciła na C. O, ten płynie dobrze. No, wróciła Shima, dookoła popłynęła, jebana. Ten jeszcze przeżył, no. Kurwa, nie klikaj tam, siedź tam cicho z tyłu i pilnuj, żebyś nie umarł. Wszystko jest na takim ogrysku, że żal patrzeć. Marsa płynie. Dawaj kurwa kapa. No idę. Dobrze, wystrzelił. Będę miał go chwilę na spocie. Pali się, dobra. Wystrzelił jeszcze raz. No i proszę. No tu fajnie poszło, tu poszło fajnie akurat. No Desik sam zabił 3, ja zabiłem sam 4. Masz plusa.